Przed pokojem w Palnowie w 1634 roku miała miejsce wojna smoleńska, która rozpoczęła się w 1632 roku, a skończyła w 1634. Będąca częścią szerszego konfliktu między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Carstwem Rosyjskim, to główne wydarzenie poprzedzające pokój skupiało się na próbie odzyskania Smoleńska przez Rzeczpospolitą. Po podpisaniu pokoju skutki dla Rzeczypospolitej były utrata Smoleńska na rzecz Rosji, zmiany terytorialne, w tym utrata obszarów, w tym części Ukrainy i Inflanty, a dla Carstwa Rosyjskiego były zachowanie zdobytych terytoriów, w tym Smoleńska i części Ukrainy, formalne uznanie suwerenności nad Ukrainą i Inflantami. Lecz warto podkreślić, że pokój ten nie zakończył konfliktów między Polską a Rosją, a w późniejszych latach pojawiły się nowe wojny, takie jak wojna polsko-rosyjska w latach 1654 i 1667.